Dobrze, słuchajcie, zanim rozpocznę, mam takie pytanko, czy mnie dobrze słychać tam na końcu? Czy jest okej? Dobrze, super. Dobra, słuchajcie, ja przychodzę z taką pewną historią, ponieważ pracuję nad taką aplikacją i jej zadaniem jest między innymi właśnie stworzenie czegoś takiego, żeby mówca, który występuje na scenie, mógł w łatwy sposób otrzymać informację zwrotną od publiczności. Polega to na tym właśnie, że za pomocą aplikacji generujemy kod QR, prawda? Następnie pokazujemy ten kod QR na dużym właśnie ekranie, na tym na przykład, i wy jako publiczność możecie sobie łatwo i komfortowo zeskanować ten kod QR. Następnie aplikacja zbiera wszystkie opinie, które właśnie napiszecie w tym takim specjalnym spersonalizowanym formularzu. Między innymi właśnie jak widzieliście mówcę, co wam się podobało, co mówca zrobił dobrze, co źle i tak dalej. Następnie aplikacja weźmie te wszystkie feedbacki i roześle prosto do mówców na maila, prawda? Właśnie w formie właśnie pliku PDF. Brzmi bardzo prozaicznie. Jest to bardzo prosta aplikacja, napisana właśnie między innymi w Pythonie. Ale słuchajcie, podczas pisania tej aplikacji miałem masę historii oraz dosyć ciekawą właśnie wykonałem podróż, tworząc właśnie ten produkt. I ja właśnie chciałbym o tym opowiedzieć. Chciałbym wam właśnie zabrać was na taką wyprawę do lasu, słuchajcie. I jeszcze podczas tworzenia tej aplikacji zwiedziłem parę, można powiedzieć, takich lądów, słuchajcie. Byłem na pustyni, musiałem znaleźć wodę na tej pustyni, następnie musiałem wejść na lodowiec, niestety potknąłem się i ześlizgnąłem się z tego lodowca i wpadłem, kurczę, do wody. Następnie pofrunąłem z prądem wody, a na końcu był wodospad, spadłem z tego wodospadu. Na szczęście udało mi się wydobyć na brzeg, ale kurczę, słuchajcie, tam z lasu wybiegł jeszcze niedźwiedź i musiałem sobie z nim poradzić. I tak upadłem jeszcze wiele, wiele razy i podczas tych upadków, tych różnych historii nabyłem troszkę wiedzy odnośnie właśnie endpointów, jak to optymalizować oraz jak testować te endpointy, aby nasza aplikacja była szybka i, słuchajcie, i wydajna. Ale zanim zacznę, ja się może przedstawię, kim jestem. Słuchajcie, jestem Mateusz, jestem Python developerem. Na co dzień właśnie pracuję z Pythonem. Ja też mam takie swoje personalne przeświadczenie. Ja uważam, że my jako deweloperzy byłoby ok, gdybyśmy umieli troszkę DevOpsa. No bo słuchajcie, okazuje się bowiem, że świat DevOpsu jest bardzo bogaty i posiada bardzo ciekawe narzędzia, dzięki którym możemy weryfikować, analizować oraz być bardziej pewniejszym co do naszych aplikacji, kodu i tak dalej. No i dowozimy po prostu bardziej skuteczniejszy kod. Interesuję się też systemami operacyjnymi i ja też uważam generalnie, że całkiem okej, gdybyśmy my, deweloperzy, umieli troszkę właśnie tych szczegółów systemu operacyjnego, jakby chociaż Linux czy Windows, ponieważ wiedza odnośnie, wiecie, pamięci, jak działają websockety, networking i tak dalej, to całkiem się przydaje właśnie podczas też pisania aplikacji i możecie też się czasem wykazać na jakieś deadline na przykład, prawda, że dowozimy szybciej albo po prostu uratujemy produkt naszego klienta. Prywatnie to tanczę swinga, jestem tancerzem, to jest taki taniec, tam się tanczy, wiecie, do jazzu i generalnie ludzie, jak przychodzą na potańcówki, to są ubrani w taki, wiecie, old school money, że mają kapelusze, jakieś kamizelki i tak dalej, a panie właśnie sukieneczki i tak dalej. Oraz wstrzymuję oddech. Znaczy, tu bardziej chodzi o sporty wydolnościowe, żeby po prostu jechać długo rowerem, czy też biec bardzo długo. No po prostu biec, prawda, poprzez wstrzymywanie oddechu. Dobrze, słuchajcie, zanim zabiorę was na wyprawę do lasu, musimy się przygotować, słuchajcie. Musimy wybrać parę przyrządów, które będą nam pomagały. Pierwszy przyrząd to jest właśnie patyk i kij. Ja tak się rozglądam i patrzę, że o, tu na przykład na lewo jest taki duży kij, ale niestety nas będzie spowalniał i będziemy musieli iść w konkretny schemat. Tu na prawo widzę, o, jest malutki kijek, jest trochę za mały, więc nie będzie można nim się podpierać, prawda? Niczym Gandalf, wiecie, jak szedł właśnie przez lądy i tak dalej. Ale o, patrzę, że pan tutaj, widzę, ma bardzo elegancki kijek, wystrugany. I pytanie, który kijek bierzemy na naszą wyprawę? Żaden, kurczę.
Dobra, to weźmiemy kijek Fast API, czyli właśnie naszą aplikację Fast API. Czemu Fast API? No wiecie, ASCII Server, podejście async.io jest bardzo teraz szybkie, modne i popularne. I ja do mojej aplikacji, jak właśnie wybrałem Fast API, to generalnie kierowałem się no, troszkę trendem, popularnością, ale też wiedziałem, bo miałem już doświadczenie, że podejście async.io jest bardzo szybkie w przypadku właśnie podejścia IO-bound, prawda? Czyli kiedy czekamy właśnie głównie na operację wejścia-wyjścia. No dokumentacja Fast API jest bardzo obszerna, no i też można, w zasadzie nigdy nie udało mi się nie znaleźć jakiegoś problemu, w sensie rozwiązania i tak dalej gdzieś na internecie, prawda? Czyli co? No słuchajcie, czyli tworzymy sobie naszą aplikację Fast API, wsadzamy w kontener, prawda? To się śmiga, no i logi mówią, że są gotowe do działania. Czyli pierwszy produkt, nasz kijek mamy. Idziemy dalej. Słuchajcie, potrzebujemy jeszcze czegoś do przechowywania. Tu wiecie, no może będziemy szli właśnie przez las i będą jakieś szyszki, słuchajcie. Więc może jakąś torbę, może jakiś orientalnik, może jakąś, nie wiem, plecak. Co bierzemy? Plecak. Dobrze, słuchaj, bo mam tu właśnie plecak i wybrałem plecak, słuchaj, PostgreSQL, żeby trzymał właśnie moje dane bezpiecznie. Więc naszym drugim artefaktem będzie nasz plecak PostgreSQL, który będzie przechowywał szyszki, może jakieś liście i tak dalej. Jak widzimy, PostgreSQL ma już przygotowany roota, czyli pierwszy użytkownik jest gotowy do działania, mamy row affected. I co? I bierzemy jeszcze SQL Hemi, by wygodnie sobie z naszej aplikacji, z Pythona elegancko pytać się bazy o jakieś dane lub po prostu coś do tej bazy wrzucać. No i też mamy automatyczne tworzenie, słuchajcie, schematów, prawda, tabeli i tak dalej. A czy może wiecie, co jest pod spodem SQL Hemi? Co to jest za artefakt? Nikt nie wie? Nie, słuchaj, to jest Alembic. Do migracji, prawda, żeby jeszcze mieć migrację, by po prostu można było downgrade, upgrade i tak dalej, jeżeli jakieś dane po prostu zmienimy w tabeli, prawda? To się schemat. Dobra, zanim jeszcze ruszymy do lasu, potrzebujemy ostatni, słuchajcie, artefakt, mianowicie kiedy będziemy szli na przykład przez las, to na przykład może nas ukąścić, nie wiem, jakiś komar, albo zadrapiemy się, lub będziemy mieli brudną rękę. To potrzebujemy jakichś chusteczek, słuchajcie. Jakie chusteczki bierzemy? PyTest? Słuchaj, daleko, bo biorę właśnie chusteczki nasiąknięte rastem, prawda? Czyli mowa tu właśnie o Rafim. Czy ktoś może słyszał o Rafim? Tak, w sensie to narzędzie takie właśnie napisane w Rascie, bo jak wiemy, dotychczas używano Flake'a, Blake'a i tak dalej, ale ja właśnie użyłem, słuchajcie, Rufiego w moim projekcie i generalnie powiem wam, że sobie zachwalam. On jest naprawdę, kurde, szybki, jest błyskawiczny, uwierzcie mi, że jak robicie właśnie commit, prawda, i jakiś message, to po prostu macie maksymalny speed, bo 0, prawie że 3 sekundy, prawda, czyli działa bardzo szybko. Ponadto konfiguracja jest maksymalnie prosta, bo dojemy właśnie do naszego configa, precommit, prawda, repos i tam sobie troszkę konfigurujemy, jak na przykład jakiś fix, prawda, żeby nam właśnie naprawiał ten kod. No i tyle, kurczę, możemy sobie wyznaczać lintingi oraz jakieś zasady typu max line i tak dalej. Dotychczas, jak właśnie pracowałem w projektach, to jak był jakiś flake, blake, to była masa w ogóle, wiecie, jakichś takich narzędzi. I nawet zdarzało się tak, że jak było narzędzie, to był na przykład iSort, prawda? I nawet jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że sam twórca iSorta przeszedł na to narzędzie. I było tak właśnie, że był iSort i takie narzędzie, które nazywało się bodajże flake 8 sort order, coś takiego, i on zawsze był generalnie w konflikcie, słuchajcie. Zawsze był w konflikcie, no i tak. No i jesteśmy gotowi generalnie na wyjście do lasu, słuchajcie. Dobrze, to tak, słuchajcie, to idziemy do tego lasu i jest bardzo, bardzo gorąco. 30 stopni, ja się bardzo pocę, co nie? Patrzę sobie na listek, patrzę, o, jakiś robaczek tam jest. I robaczek patrzy, mówi, o, ktoś wchodzi. Ma dużo kieszonek i można w te kieszonki wejść. Może w tych kieszonkach coś będzie ciekawego. Może jakiś portfel, może jakieś pieniążki, albo jakiś secret key. No i słuchajcie, robaczki są, robaczki nie śpią, robaczki dryfują, patrzą i właśnie sprawdzają, czy może nasza aplikacja nie ma jakichś konfigów. To jest autentyczny log właśnie z aplikacji, zaraz świeżo po starcie na AWS-ie, kiedy jest już jakby na widoku publicznym. No i co? Ja patrzę, kurde, i ktoś mi skanuje aplikację, prawda? Jak widzicie, tam jest... są gety, w większości jest 404, znaczy wszystko jest 404 de facto.
I patrzcie, na przykład na początku jest tak, że jest API Env Production, czyli ktoś, kurde, próbuje dostać się do pliczków, prawda, naszych envów oraz jakichś konfigów, bo może będą jakieś sekrety. A wiecie, czasem jak się słyszy te takie historie jakichś wycieków bazy, czy coś takiego, że na przykład ktoś odgadł hasło do jakiegoś roota czy superusera, no a hasło to było jakieś admin1234, no to po prostu krew zalewa, prawda? Czyli pierwsza lekcja, którą nabyłem podczas tej podróży, dokładnie to ze spadnięcia z lodowca, to jest tak, by być głównie, w sensie na początku, by być zorientowanym w jakim stopniu na bezpieczeństwo. Generalnie, jak piszemy naszą aplikację, prawda, endpoint i tak dalej, to żeby mieć taki w głowie może takie przeświadczenie, żeby czasem zadawać sobie pytania, hej, czy może tu jest jakiś problem, czy może ktoś może dostać naszej bazy przez aplikację, no bo słuchajcie, robaki chodzą i pełzają, czy może nie ma jakichś tutaj sekretów, nie? Bo wiecie, może do bazy dostaniemy się, weźmiemy dane z tej bazy i co? I sprzedamy na markecie. Dobrze, słuchajcie, idziemy dalej, robaczek jednak odskoczył i poszedł dalej, my też idziemy dalej. I tak sobie idę i słuchajcie, troszkę mnie uwiera plecak, co nie? Skręcam w prawo, plecak jest taki jakby trochę niezesynchronizowany ze mną. Co trzeba zrobić? Ktoś może wie. Trzeba zacisnąć szelki, żeby plecak był blisko nas, słuchajcie. Chodzi oczywiście o razem zaczynamy i razem kończymy. Jak wiemy, no bez bazy danych, bez połączenia do sesji nie obejdziemy się, prawda? Jak piszemy endpointy, to z reguły jest tak, że po prostu no łączymy się do bazy, patrzymy nasze dane, zwracamy jakieś inserty, update i tak dalej. I tu właśnie jest przykład poprawnego zarządzania między innymi sesją, bo jak może kojarzycie takie podejście w SQL Hemi, jak na przykład scope session. Ktoś może kojarzy, co to jest. Tak, to jest takie podejście właśnie, że mamy trade local, prawda, i jest właśnie statyczny rejestr na każdy wątek i to jest takie super podejście, znaczy kiedyś było super podejście na przykład zarządzanie sesjami, żeby one były, się powielały i tak dalej. Ale słuchajcie, okazuje się bowiem, że nawet twórca SQL Hemi, który stworzył to podejście Scope Session, mówi, że to powinno być ostatnie podejście, jakie bierzecie do zarządzania właśnie sesją, czyli że otwieramy i zamykamy tę sesję. W dokumentacji jest tak napisane, by zawsze starać się przekierować sterowanie jak najbliżej do naszej web aplikacji, do endpointów, ok? Czyli chodzi o to, że jak mamy request w naszej web aplikacji, no to my wiemy dokładnie, kiedy request się zaczyna i kiedy kończy. I wtedy możemy sobie elegancko po prostu te dane zwalniać, prawda? Jak na przykład połączenie do sesji. Tutaj mamy takie podejście, że używamy właśnie context manager, prawda, generator, używamy bardzo wygodnego podejścia z fast API, czyli te dependencji, że możemy sobie bardzo wygodnie po prostu wstrzykiwać, prawda, dependencji. No i co, no jak mamy po prostu register na przykład, no to jest session, prawda, sesja się otwiera i jak się kończy request, to sesja się zamyka, prawda, czyli razem zaczęliśmy i razem skończyliśmy. Dobra, ale słuchajcie, okazuje się, że jak idę sobie przez las, no to mam kluczyki do samochodu, no bo przyjechałem do tego lasu autem, dokładnie to pankiem wynajętym, bo auta nie mam. I generalnie to te robaczki, które były, mogą po prostu wskoczyć i ten kluczyk zabrać, co nie? Ale okazuje się, że mam wytrenowanego orła, który lata tam na przestworzach i mogę mu dać te klucze i on tam będzie latał i będzie patrzył z góry, czy może tych kluczy nie potrzebuje, więc to robię. No biorę te klucze, daję orłowi, prawda? I orzeł sobie leci w górze i ma te klucze dla siebie, ale potem mi je odda. Czyli co? Wpierw się schowam, a potem oddam komu innemu. Jak mamy endpointy, to z reguły je zabezpieczamy, prawda, że jak są endpointy, to dużo nie ma tych publicznych, bo chcemy generalnie autoryzację. No jest tak, że mamy podejście, no jakie mamy podejście, słuchajcie, w autoryzacji endpointów? Ktoś może jakieś ma pomysły? Jak się zabezpiecza najczęściej? Odrzuć wszystko, najlepsze, tak, najlepsze. Jeszcze raz. Tak, tak. Dobra, ja tu ogólnie chodzi mi właśnie o ten JSON Web Token, prawda? To jest chyba jedna z najbardziej popularnych podejść. To jest tak, że właśnie w aplikacji FastAPI mamy tą klasę OAuth Schema, prawda? To jest tak, że ta klasa ma generalnie funkcję
w sensie jest to obiekt funkcyjny de facto, prawda? I jest tak, że jak podpinamy to tę dependencję, naszą funkcję, no to on się wykonuje i tam sprawdza, prawda, header i tak dalej. I ja to troszkę zmodyfikowałem, słuchajcie, i generalnie zrobiłem tak, że w tej funkcji, w naszej call, ja używam request cookie, prawda, get. I chodzi o to, że po prostu ja ten token schowałem za no, tym HTTP only cookie, prawda? Czyli te cookie, które są generalnie widoczne głównie na serwerze. W sensie, że JavaScript nie może tych cookie dopaść i nie może nam ukraść naszego klucza, prawda? I to jest tak, że właśnie jak używam właśnie te HTTP only cookie, to jest tak, że jak jest klient, prawda, i jest JavaScript, no to tam z reguły robi się tak, jak jest fetch, to robimy credentials i clut. I my generalnie przekazujemy to sterowanie, prawda, to bezpieczeństwo na przeglądarkę. No mi się wydaje, że w większości wiecie, no Mozilla, Google Chrome to ma te dobre zabezpieczenia i raczej tam też nie będzie żadnych wycieków. I ponadto jest taki benefit, że właśnie na froncie nie trzeba tych headerów wstrzykiwać, bo sama przeglądarka po prostu w tym fetchu po prostu to sobie wrzuca. Czyli co, czyli sterowanie zostało przekazane do przeglądarki i to jest tak, że jak jest właśnie dekodowanie, to wiadomo, mamy try catch, dekodujemy ten token, jeżeli jest ok, to go zwracamy, jeżeli nie, to po prostu wyrzucamy wyjątek i osoba nie może dostać się do naszego endpointu, prawda? Czyli co, zabraliśmy klucze, w sensie orzeł nam zabrał, no i orzeł generalnie jest wytrenowany, także wie, co robić, żeby te dane po prostu nie wyciekły, przeglądarki dbają, i powinniśmy być generalnie de facto bezpieczni. Dobrze, słuchajcie, ja tak właśnie idę po tym lesie i generalnie jest problem, bo plecak ma za dużą ilość, kurde, tych kieszonek, co nie? Czyli co trzeba zrobić z tymi kieszonkami? Bardzo proste, trzeba je odciąć. Odcinamy kieszonki, czyli co? Zgoda prowadzi do sukcesu. Generalnie taka właśnie historia, że jak pisałem tę aplikację, no to ja użyłem interfejsu SQL Hemi synchronicznego, prawda? No aplikacja była Syncio, czyli wiadomo, była Syncio. I tak właśnie patrzę na to, jak to się dzieje, czy jest szybko, czy wolno i generalnie było wolno. I kurde, czemu było wolno? Okazało się bowiem, że SQL Hemi był synchroniczny i blokował cały trade, prawda? Cały trade i trzeba było po prostu przepisać no połowę aplikacji generalnie na Syncio, między innymi testy. I słuchajcie, robienie testów asynchronicznych, PyTest Asyncio, to jest serokatorga, bo tam jest taki jeszcze problem generalnie w tym event loopie, prawda? Więc tam trzeba trochę tym scope session, wiadomo, i tak dalej się trochę pobawić. No i z reguły jest tak, że trzeba robić scope session, prawda? Czyli mamy globalną, kurde, funkcję, event loop. No i czasem jak to się wykrzaczy, no to wszystkie testy nie działają, prawda? Więc miałem z tym problemy i nie polecam. Czyli jaka jest lekcja? Generalnie lekcja jest taka, że jak wybieramy jakiś framework i na przykład mamy podejście w naszej aplikacji Asyncio, to generalnie powinniśmy być ze wszystkim zgodni Asyncio, czyli nasze frameworki powinny używać podejście Asyncio, na przykład SQL Hemi, prawda, Asyncio, czy na przykład Redis, bo Redis też jest synchroniczny głównie, więc musimy użyć tego podejścia, czy extension Asyncio, bo po prostu moduły, frameworki mogą nas spowalniać, jak mnie tutaj właśnie spowolniło. Na szczęście udało się odciąć większość kieszonek i co? I aplikacja działa elegancko, mamy asynchroniczne podejście, czyli co? Właśnie tworzymy create async engine, proste tam init database, żeby po prostu automatycznie ten schema utworzyć, tabele i tak dalej. No i co? I generalnie get session jest trochę lekko zmodyfikowany, po prostu podejście jest asynchroniczne, type wiadomo, async, yield i do przodu, słuchajcie, i do przodu. No dobra, to idziemy sobie przez ten lasek generalnie. I tak właśnie patrzę, słuchajcie, tam jest takie fajne jeziorko, co nie? I patrzę na prawo, na dół, że jest sterta kamyczków, co nie? I ja sobie powiedziałem tak, że generalnie pobawię się w taką zabawę i postaram się jak najwięcej kamyczków w jeden punkcik wystrzelić, prawda? Wiecie, ręką. I słuchajcie, mamy dwa podejścia, co nie? Możemy zrobić tak, że tam jest właśnie jeziorko i jest tak, że po prostu zakładamy, że tu są kamyczki, bierzemy te kamyczek i rzucamy, tak wiecie, po kolei, albo po prostu patrzymy się na to jeziorko i potem na jeden kamyczek rzucamy i tak po kolei, kamyczek rzucamy po kolei. Powiedzcie mi, które podejście będzie szybsze? Nikt nie chce mówić? Pierwsze, dokładnie. Słuchajcie, o co chodzi? Co za dużo, to niezdrowo. Generalnie jak mamy jakieś takie endpointy, gdzie może być jakiś natężony ruch, jak na przykład
the vote, prawda? Czyli po prostu mamy głosowanie i uczestnicy po prostu głosują na przykład jakiegoś mówcę, wiadomo, na spotkaniu. No to generalnie możemy zrobić tak, że zakładamy, że po prostu od razu idziemy do bazy i robimy próbę update'a, prawda? Czyli w tym przypadku robimy votes plus jeden, bo zwiększamy generalnie o jeden nasz votes, prawda? Bo jeżeli byłoby podejście, gdyby za każdym votem patrzymy, czy w ogóle ten człowiek istnieje w bazie, no to byłoby to trochę wolne, prawda? A nam jednak zależy, żeby było szybko, skutecznie, żeby wszyscy byli zadowoleni, no bo o to chodzi chyba, nie? Właśnie w software'ze. Ponadto można też założyć, że no w większości będziemy serwować tych uczestników, którzy no ID mają, istnieją, prawda? Więc raczej te anomalie typu, że wiecie, robimy jakiś update, coś takiego, no to się raczej zdarzyć nie powinno, prawda? Czyli kolejna akcja jest taka, aby po prostu rzucać i nie myśleć, nie? Dokładnie, z tymi wołtami. Dobrze, słuchajcie, to ja sobie rzuciłem te kamyczki, idę sobie dalej. I tak właśnie patrzę, kurczę, że jest liść, prawda? Jest taki duży, fajny liść. Biorę pierwszy, biorę drugi liść, biorę trzeci. No tak się przyglądam, kurczę, patrzę, liście są bardzo podobne do siebie, co nie? Więc tak w zasadzie wystarczy mi jeden liść, prawda? Czyli co? Czyli a może starczy tylko raz, prawda? I mowa oczywiście o cache'owaniu, prawda? Czyli jak mamy jakieś też endpointy, gdzie po prostu może być natężenie, prawda? I dużo, nie wiem, klientów będzie próbowało te dane po prostu pobrać i tak dalej, to co? To możemy skaszować, prawda? Czyli nie bierzemy z bazy, bo będziemy mieli po prostu lekkie opóźnienie, IO bound i tak dalej, tylko możemy albo użyć jakiegoś, nie wiem, no tu jest w przypadku Redis, albo możemy też użyć jakiejś mory, prawda? Czyli po prostu w pamięci od razu trzymać i wtedy mamy jeszcze szybciej to. Czyli co, jak mamy po prostu jakiś endpoint read meeting, prawda, bo na przykład zakładamy, że dużo, nie wiem, uczestników, klientów i tak dalej może po prostu próbować te meetingi sobie pobrać, to my to cache'ujemy. A Redis ma bardzo fajną funkcjonalność, jak na przykład expire, czyli możemy generalnie ustawić taki mechanizm, że Redis będzie czyścił klucz, prawda, czyli po prostu bierz expire, mija czas i danych nie ma, prawda, więc generalnie to nam... Słucham? Okej, ale jakby to wiadomo, nie? Powinno zwrócić 404, gdyby tam nie było, prawda? Znaczy interfejs tak zrzuca generalnie. Jak testowałem, chyba że o czymś nie wiem. Tak. Czyli co? Próba właśnie read meetingu, prawda? Wiadomo, nasze dependencje wygodne, czyli właśnie sesja. I w pierwszej kolejności co? Tworzymy ten klucz, patrzymy, czy ten meeting jest. Tu właśnie podejście jest async io, await. Jeżeli jest, no to wyrzucamy meeting i wszyscy są zadowoleni, bo mamy szybki czas odpowiedzi, prawda? Czyli lekcja szósta, cache'ujemy, prawda? Cache'ujemy to. Dobrze, słuchajcie, ja tak sobie teraz... Te liście mam, w sensie mam jeden liść, no i tak patrzę na tego liścia i jest trochę, kurde, duży, co nie? W sensie to mógłbym go gdzieś schować i tak dalej. I co można z nim zrobić? Czy może ktoś ma jakiś pomysł? Podciąć? Jak? Dokładnie, słuchaj, złożyć. O to właśnie mi chodzi. Taki duży, słuchaj, to złóżmy na pół, prawda? Czyli kolejna lekcja, słuchajcie, to jest kompresja. I to jest chyba najbardziej... podejście, które ma największe benefity, bo generalnie my kompresujemy sobie nasz ruch sieciowy, prawda, czyli ten bandwidth. I ja tu właśnie użyłem bardzo wygodne middleware, czyli gzip middleware. I to jest tak, że tak w zasadzie po prostu musicie dodać do naszej aplikacji, czyli add middleware, gzip middleware. I generalnie jest tak, że kiedy nasz request przekracza minimum size, kiedy podajemy, z reguły jest tam 1000, no to wtedy ten mechanizm po prostu sobie kompresuje to w gzipa i co? I nasz ruch jest generalnie lżejszy. To znaczy, że możemy szybciej przesyłać dane. I generalnie klient jest zadowolony, który użytkuje właśnie aplikacji, bo na przykład nie widzi długo spinnera, tylko od razu widzi jakieś dane, które właśnie potrzebuje. Ponadto jest jeszcze taki benefit, że jak na przykład używacie jakiegoś Azure'a, AWS-a, no to wolniej przekroczycie te koszta, prawda, jak bandwidth, prawda? Bo na przykład tam jest często tak, że naliczają na przykład jakiś ruch sieciowy, no jak na przykład, wiadomo, jak na przykład Redis, prawda, jest tak, że jak przekroczymy ten free tier 5 giga, no to generalnie już nie możemy użytkować, a tu mamy generalnie kompresję, czyli no, też jakaś oszczędność, szybkość,
No i wydaje mi się, że wszyscy będą zadowoleni, prawda? Że internet sobie będzie wolniejszy, zadowolony, bo będzie po prostu mniej tych danych wysyłanych. Klienci, my, nasza aplikacja, AWS będzie płakał, bo nie będzie, wiesz, nie będzie kosztów na nas. Tak, dobrze, czyli tak, mamy liść, złożyliśmy go i teraz tak, słuchajcie, idziemy sobie dalej po tym lasku, omijamy kamyczki, idziemy sobie na prawo i jakiś komar próbuje non-stop do nas się dobrać, prawda? Czyli co, bierzemy tego komara i odwozimy dalej, w sensie, żeby tam był, co nie? Czyli co, albo możemy sprayem na przykład go pokarać. Panu już podziękujemy. Mowa oczywiście o rate limiterze, czyli taki mechanizm, że jak ktoś próbuje no, używać przesadnie nasz endpoint, no to generalnie co? No to nie pozwalamy mu iść dalej. Po prostu wyrzucamy 429 i na przykład chronimy nasze endpointy przed jakimś nadmiernym też naliczeniem kosztów, bo na przykład ktoś może nam zaspamić nasze endpointy, kiedy mamy jakieś, nie wiem, operacje typu generowanie czegoś, jakiś CPU bound, tak dalej, no nadmiernie generalnie korzystamy z czegoś, prawda? Słuchaj, generalnie to rate limiting jest całkiem prostym mechanizmem, bo to jest tak, że z reguły podaje się ścieżkę, prawda, regex, i tam jest tak, że podaje się tak w stringu generalnie jakby ilość, w sensie, że jest number na lewo, potem jest slash, prawda, i jednostka czasu, czyli właśnie jakiś S, M czy H. I tu chodzi właśnie o godziny i minuty. I to jest tak, że po prostu możemy to parsować i tam jest właściwie parsowanie zrobione, gdzie jest linijka 43 bodajże, czyli właśnie, a nie, na samej górze, prawda, czyli mam właśnie count, to jest nasza liczba przed. Na prawo jest window, czyli po prostu jednostka czasu i generalnie jest tak, że my po prostu używamy w Redisie jakby, znaczy używamy dwóch komend, prawda, czyli te komendy to jest właśnie increase, czyli zwiększamy, prawda, licznik i wiadomo expire, no bo powinien nam czyścić to. I jest tak, że jak ktoś próbuje w tej jednostce czasu, czyli jest window, prawda, czyli godzina, to jest tak, że w ciągu godziny cały czas będziemy do tego samego klucza próbować się dobrać, prawda? Czyli co, zwiększamy o jakąś wartość i po prostu patrzymy, czy ta wartość już nie przekracza to, co jest właśnie w kluczu. Jeżeli przekracza, to co, no to generalnie wyrzucamy błąd, prawda? Czyli tam 429, too many requests, słuchajcie. I tak właśnie działa rate limiting, ale można też na przykład sobie użyć czegoś, co jest już skuteczne, bo ja tu na przykład zrobiłem własną implementację. Czy jest dobra? Myślę, że tak. Działała, słuchajcie, odbijała, więc wydaje mi się, że jest całkiem solidna. Dobrze. To idziemy po tym lesie i generalnie troszkę dobiegamy już do krańców tego lasa. I jest tak, że może byśmy sobie przypomnieli te zasady, lekcje, które właśnie wyciągnąłem z tej podróży, z tego spadku, z tym niedźwiedziem i tak dalej. Czy może ktoś pamięta pierwszą zasadę naszego zabezpieczania endpointów? Nikt nie chce. Dobra, słuchajcie, czy masz coś do ukrycia? Pokaż. Czy może ktoś chciałby wyjaśnić, o co tu chodziło? Tak, skanowanie robaczki i tak dalej. Żeby się zabezpieczać, to wiadomo, to jest bardzo ważna też i życiowa lekcja. I właśnie chodzi o to, żeby być zorientowanym na to bezpieczeństwo, prawda? Żeby nikt nam nie próbował, czy będzie próbował, ale żeby nikt nam nie wyciągnął generalnie jakichś danych, wiecie, sekretów i tak dalej. No będzie po prostu okień po tym, wiecie, na internecie, że mamy jakąś dużą firmę i po prostu mamy lipę kolejną, bo dane wyciekły. Dobrze, druga lekcja. Czy ktoś może pamięta drugą lekcję? Razem zaczynamy, razem kończymy. Dobrze, jeszcze raz? Tak, sesja, czyli właśnie chodzi o to, żeby być zorientowanym na otwieranie, zamykanie sesji właśnie w naszej funkcji, która obsługuje request, prawda? Bo nawet tak sami twórcy SQL Chemii doradzają. Dobrze, trzecia lekcja. To wpierw się schowam, a potem oddam komu innemu. Tak, to tu granie chodzi właśnie o zabezpieczanie i lekcja jest taka, że jak macie jakieś mechanizmy zabezpieczania, to żeby starać się
próbować znajdować te mechanizmy, które są znane, sprawdzone i mogą troszkę nas odciążyć. Jak na przykład, wiecie, te HTTP only cookies, credentials i klucz w naszej przeglądarce, no i generalnie powinno być bezpiecznie, prawda? Albo jakieś, wiecie, out i tak dalej, żeby po prostu, może jakiś dostawca, może ktoś sprawdzony, kto właśnie jest w branży security, żeby po prostu zabezpieczał nasze endpointy, nasze aplikacje, żeby też nie było żadnych wycieków. Dobrze, to czwarta lekcja, to zgoda prowadzi do sukcesu. Czyli to już tak trochę na starcie, jakby wiecie, kiedy wybieramy frameworki, moduły i tak dalej, to chodzi o to, żeby patrzeć, czy może któryś z narzędzi, które używamy, jak na przykład ja z tym SQL Hemi, czy może nie jest stricte synchroniczne, kiedy my właśnie mamy podejście async.io, bo po prostu będą nas blokowali i nie będziemy mogli dać innym kurutynom, prawda, wątku na działanie, bo po prostu wątek będzie, no będzie czekał, prawda, na IO-bound, na jakieś dane, a tego nie chcemy. Piąta lekcja to jest, co za dużo, to niezdrowo, to też życiowe, ale też jest tu lekcją właśnie z tego, z tej podróży. Generalnie chodziło o to, że możemy część operacji po prostu przyspieszyć, no pomijając de facto może jakimś sprawdzaniem, ale możemy też założyć, że raczej będzie wszystko w porządku, prawda, że payload, który wchodzi, powinien być w porządku, powinien być właśnie prawidłowy i możemy przyspieszać operację, żeby na przykład szybciej obsługiwać requesty, kiedy jest jakiś natężony ruch sieciowy i ktoś nas bombarduje na przykład, prawda, naszą aplikację. Dobrze, szósta lekcja to, a może starczy tylko raz, prawda? To chyba nie życiowe, tak mi się wydaje, bardziej, tak? To zależy, wszystko w zasadzie zależy. Tak, generalnie chodzi o kaszowanie, prawda, że no kurczę, no chyba wszyscy kaszujemy, prawda? W sensie wszyscy kaszują, no bo po prostu nie musimy pytać nadmiernie jakiejś bazy, tylko po prostu kaszujemy i od razu z kasza wrzucamy właśnie request jako odpowiedź. Ale tak w zasadzie, słuchajcie, to też taka zagwozdka, że tak w zasadzie to my trochę robimy kółka w IT, bo jest właśnie, jest RAM, jest cache, prawda? A teraz kluczamy podejście właśnie mikrousługi, chmury i tam też jest generalnie cache, prawda? No jak na przykład Redis, prawda, że mamy cache i jakby to wszystko się rozszerza, no i generalnie jakby IT kółka robi, prawda? Trochę. A może starczy tylko raz? A siódmą lekcją to jest taki duży, złóżmy na pół, słuchajcie, czyli nasz liść, prawda, który jest mniejszy i mieści się generalnie w plecaku, czyli właśnie chodzi o kompresję, prawda, jeżeli po prostu chcecie przyspieszyć swoją aplikację, obsługiwanie requestów, wysyłanie requestów, żeby też może optymalizacja była też na AWS-ie, na Azure, mniejsze koszta, tak dalej, żeby też coś się pojawiało szybciej na telefonie, to co, no to możemy skompresować, prawda. Czy kompresujemy nasze requesty, na przykład GZIP-em jest najbardziej popularny, tylko jest takie małe ale, słuchajcie, bo właśnie na froncie, jak jest JavaScript i jest fetchowanie, no to generalnie trzeba będzie zrobić header accept encoding GZIP, no i wtedy wszystko działa hula, fajnie i powinno być dobrze. Koszta mniejsze, szybciej wszystko działa i sterta użytkowników zadowolona. Ósma i ostatnia lekcja, no to jest panu już podziękujemy. No generalnie wiadomo, rate limiting, jeżeli ktoś nadmiernie, ten komar właśnie nas próbuje kłuć, no to co? No to go odrzucamy, prawda? I nie pozwalamy mu iść dalej. Wydaje mi się, że warto też robić rate limiting, zwłaszcza na takich endpointach, gdzie są robione jakieś masywne operacje, ciężkie, jakieś CBL bound, coś takiego. No, dodatkowe zabezpieczenie zawsze warto użyć, prawda, w naszej aplikacji. No dobrze, ale słuchajcie, tak idziemy przez ten las, w zasadzie to już prawie wychodzimy i co? I generalnie to zaczęło kropić, co nie? A ja tak właśnie patrzę, że w plecaku mam generalnie poncho, co nie? Kupione z Decathlonu. No i to poncho zakładam sobie, nie? I generalnie mam już znany, sprawdzony produkt, który jest stworzony po to właśnie, żeby mnie chronić i żeby deszcz nie mógł mi zaszkodzić w mojej wyprawie. Czyli co? Czyli właśnie, że 80 razy za nami, prawie wychodzimy, ale na przykład możemy użyć Nginxa, prawda? I tu też na przykład znajomość narzędzi, na przykład w DevOpsie, pomaga
Moim zdaniem przenieść część obowiązków operacji na coś dobrego i sprawdzonego, jak na przykład NGX, prawda? No i patrzcie, za pomocą NGX-a możemy generalnie utworzyć sobie rate limiting i nawet możemy zrobić tak, że zabezpieczamy się przed DDoS-em, prawda? Czyli tworzymy nasze funkcje, zony, limiter, adres, tam dajemy właśnie wielkość 10 mega na obu. W pierwszym mówimy właśnie, że pozwalamy na 10 requestów na sekundę, a w drugim mówimy, że będziesz miał 10 mega. Jest tak, że właśnie jak mamy nasz serwer wirtualny, którego nie widać, to jest właśnie nasza lokacja API i co? I generalnie za pomocą regexa bierzemy wszystkie endpointy, które są właśnie w API i są zabezpieczone. Czyli, że jak będzie DDoS, no to nie pozwoli nam z tego samego IP po prostu uderzyć w nasze aplikacje. No i też będzie mieli rate limiting znany właśnie i sprawdzony w NGX-ie i będzie nam NGX po prostu odrzucał te requesty, zapytania, może jakieś, wiecie, jakaś farma, jakieś boty, kurczę, atakują, chcą się dobrać, a na szczęście mamy parasol NGX-a. No i w sumie często tak się robi, co nie? Że jak jest NGX, to jest reverse proxy i na przykład potem jest nasza aplikacja, jakieś FastAPI, Django, Flask i tak dalej. No i tu generalnie tak ja właśnie uważam, że dobrze jest poznawać właśnie narzędzia i je użytkować, sprawdzać, bo w tak zasadzie część operacji nie musimy robić, nie w naszej aplikacji, jakby samodzielnie, tylko możemy po prostu zlecić komuś innemu, prawda? Często tak jest, też jest w życiu, że po prostu zlecamy jakąś może usługę i raczej ta usługa powinna być dobra, prawda? No ja to sprawdziłem, jest dobra usługa, działa i działa całkiem, słuchajcie, całkiem szybko. Dobrze, to tak, to mamy naszą podróż wykonaną. Na szczęście, znaczy szczęście, udało nam się wyjść z lasu, więc jest okej. I jeszcze jedna rzecz. Ja chciałem pokazać, jak generalnie można sobie testować nasze endpointy. I chciałbym po prostu pokazać takie też znane, sprawdzone narzędzie, mianowicie K6 od deweloperów Grafany. Czy może ktoś Grafany używał? Albo może z Prometheusem? Okej, więc jest to znane. I co? I generalnie K6 generalnie sobie robimy taki load test naszych endpointów i możemy symulować jakby wirtualnych użytkowników, którzy próbują dopaść do naszych endpointów i patrzymy generalnie, jak ona sobie radzi, bo K6 pokazuje bardzo elegancki taki output, gdzie możemy wszystko fajnie sobie zweryfikować. I ja teraz to zrobię, to w pierwszej kolejności usiądę i pokażę wam. Tu oczywiście jest tak, że możemy użyć na przykład jeszcze tego Grafany, czyli właśnie bierzemy sobie dashboard przygotowany przez twórców, deweloperów K6 i będziemy mieli właśnie elegancki dashboard i możemy sobie patrzeć właśnie, jak to wszystko funkcjonuje. Dobrze, co ja zrobię? Przygotowałem właśnie sobie pliczek i to jest tak, że czy tu może widzicie, czy może powiększę? To jest tak, że generalnie skrypty w K6 robi się za pomocą JavaScriptu, ale spokojnie, w większości przypadków robimy template, prawda? Czyli właśnie wklejamy coś i podmieniamy. I to jest tak, że najważniejsze są tak naprawdę dwa rejony. Pierwszy rejon to jest właśnie nasza export let options, która mówi generalnie, jak test będzie wyglądał, a potem wiadomo jest funkcja główna, czyli function, która właśnie mówi, jak logika będzie wyglądała. No i często jest tak, że po prostu robimy te requesty jakichś HTTP za pomocą właśnie modułu i robimy check. Czyli właśnie check nam mówi, czy wajduje, czy wszystko jest w porządku, czy OK i tak dalej. I o co tu chodzi? Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że jak jest options, to będziemy robili tak, że do pierwszej minuty będziemy zwiększać ilość użytkowników do 50, potem będziemy trzymać tych użytkowników 50 przez minutę, a potem raptem w przeciągu 20 sekund my generalnie sobie zmniejszymy ilość użytkowników do zera i ich wcale nie będzie. Czyli taka lekka symulacja właśnie takiego głosowania na spotkaniu, na jakiegoś mówce, wiecie, na scenie. I co? I generalnie jest tak, że jeszcze tam sobie wyznaczamy jakby warunek. Chodzi o to, że 95% requestów musi być poniżej 1,5 sekundy. Z reguły daje się mniej. Ja po prostu wziąłem tak, żeby mi przeszło wszystko. Dobra, jest tak, że ja sobie przygotowałem właśnie URL-a i taką aplikację, która generalnie ma właśnie przygotowany endpoint, vault i my będziemy mogli sobie wykonywać nasze requesty.
I jest trzech przygotowanych właśnie uczestników w bazie, które mają takie właśnie endpointy. I będziemy sobie losowo pobierać i wykonywać nasz request. Dobrze, to ja teraz właśnie przygotuję ten teścik. Oj, nie to. I do tego jeszcze jest właśnie w linijce 36 sleep 1, czyli taka symulacja właśnie no, wzięcia między telefonu i, nie wiem, dyskanowania jakiegoś kodu QR i kliknięcia po prostu jakiejś listy, prawda? Chociaż z reguły wydaje mi się, że chyba jest dłużej w przypadku człowieka. Dobrze, to jest tak, że za momencik to odpalę. I dobra, słuchajcie, to jest generalnie komenda, która będzie to robiła. I o co tu chodzi? Generalnie jest tak, że właśnie instalujecie K6, prawda? Czy jest właśnie K6? Czy dobrze widzicie? Jest tak, że właśnie mamy K6, wiadomo, run i jaki skrypt, i to właśnie mój skrypt voting, load test, czyli właśnie symulacja, czy load test naszego voltowania. I ja użyłem generalnie opcji jeszcze eksperymentalnej. Chodzi o to, że możecie sobie generalnie wysyłać dane do Prometheusa, tam jest taki właśnie RW, i dzięki temu będziemy mogli w grafanie potem przez Prometheusa taki mieć histogram i patrzeć, co się tam więcej dzieje w tej aplikacji. I tak, to jest ID voting, prawda? Bo jest voting. Dobra. Oj. To ja to zmniejszę. I jest tak, że właśnie tu, jak mam mój histogram, to generalnie tu się będą pojawiały dane, co nie? Ja będę potem tłumaczył, co się będzie działo. Ale dobra, odpalmy naszą funkcję. Dobra, K6 działa. Oj, coś się dzieje. Serwer nie chodzi, tak? Dobra. Sfejlowało? Tak, tak. Wydaje mi się, że coś mi się wyłączyło, ale momencik, ja to szybko ogarnę. Dobra, jak mi się coś się pojawiło generalnie. Ale dobra, to ja puszczę failujące testy, żeby po prostu wam pokazać, co się dzieje. Patrzcie, generalnie jak sobie wzięliśmy sobie właśnie tych użytkowników, to jest tak, że na starcie nam rośnie do góry, prawda? Czyli to są właśnie ilość użytkowników i nasz Prometheus jeszcze generalnie pokazuje ilość requestów na sekundę. Czyli właśnie mamy taki miernik, ile więcej requestów na sekundę bombarduje nasz endpoint, prawda? Tu mamy oczywiście 100% faila i to właśnie widać, prawda? Bo normalnie powinno być zielono, ale jest czerwono i co? I wszystko failuje. Ale jest tak, że właśnie mamy w tym dashboardzie jeszcze przygotowane metryki niżej, czyli właśnie ilość requestów, ilość faili, peak, czyli właśnie maksymalna wartość tych requestów na sekundę, i niżej jeszcze będą statystyki odnośnie tego, czyli transfer danych. No tu jest zero, więc nic nie transferujemy. Dlatego jeszcze mamy HTTP request rate, czyli po prostu no ta prędkość, prawda, czyli na sekundę ilość requestów. Dobrze, to sobie niech to sobie przyleci, bo test będzie trwał ogólnie 2 minuty 20 sekund, bo wiadomo, pierwsza minuta do 50, potem minuta 50 utrzymujemy i w ciągu 20 sekund jakby zwalniamy blokadę, prawda, nie ma userów. I to jest właśnie taki trochę przykład, że też znajomość takich narzędzi właśnie DevOpsowych może naprawdę też pomagać weryfikować, mierzyć jakieś nasze dzieła w kodzie, jakieś dobre endpointy na przykład, i patrzeć, czy one są serio dobre, czy może są lekko złe, prawda? Jeżeli są lekko złe, no to możemy po prostu to usprawnić, też wiedząc na przykład tymi metrykami, co się dzieje, słuchajcie, co się tutaj dzieje. No a dzieje się co? Dzieje się zło, bo jest czerwono. Miało być zielono, więc ja to sprawdzę po spotkaniu. I za momencik test się skończy i powinno być tak, że mi po prostu K6 pokaże metryki, prawda? I ja te metryki za moment przeczytam, jak się skończy. O, widzicie, to generalnie jest tak, że po prostu to się utrzymuje przez tą minutę. Mamy 50 tych wirtualnych użytkowników, no i mamy spadek do zera za momencik. Jeszcze raz.
Nie, to jest K6. Tak, to jest K6, ona po prostu zapisuje, wiesz, tam przez ten Prometheus i po prostu grafana sobie czyta to, prawda? Dobra, no i co? No i mamy 5000 i 5000 faili. I mamy teraz, słuchajcie, tutaj raport. Generalnie test nie przeszedł. Ale dobra, skoro nie przyszedł, to nie ma metryk. Ale to jest zielono, więc jest okej. Ale dobra, w większości przypadków właśnie w tej koszulce nas interesuje to, co ja zaznaczyłem, bo to generalnie mówi właśnie, ile trwał request, prawda? I z reguły jest tak, że właśnie, że to powinny być wartości tam jakieś milisekundy, nanosekundy i tak dalej. My mamy 0 sekund, ale jest tak, że to właśnie nam mówi, no ile user mniej więcej musiał od początku do końca czasu przetworzyć, żeby wszystko to działało. I z reguły jest tak, że patrzymy sobie właśnie P90, czyli patrzymy, ile 90% requestów miało po prostu ten duration, prawda? Wczoraj było 400, dzisiaj jest 0. Trudno. Ponadto tam wyżej jest jeszcze czas łączenia się. Z reguły ten czas łączenia się jest całkiem krótki, tam wiecie, to są nanosekundy. Po prostu musimy się połączyć do serwera i jest OK. Dobra, jest tak, że drugą metryką, która nas bardzo interesuje, to jest przede wszystkim to. I to właśnie mówi no, o tej ilości requestów oraz o tej prędkości na sekundę szczytowej. A szczytowa prędkość to jest 35 requestów na sekundę. I potem jeszcze to, co jest ważne, to przede wszystkim te dwie metryki. To jest informacja odnośnie tych wirtualnych userach, prawda? Czyli zaczęliśmy od dwóch, a generalnie mieliśmy maksymalnie 50. Jest taka symulacja, że było 50 wirtualnych userów. I tak to właśnie więcej wygląda, to testowanie endpointów. Ja bardzo polecam K6, bo naprawdę dokumentacja jest w porządku i w większości każdy Linux może szybko to zainstalować, bo tam jest w apcie, getcie, w pacmanie i tak dalej, więc instalujemy, użytkujemy i co? I testujemy endpointy, prawda? Więc dobra, słuchajcie, mamy pierwszy tutaj test, load test, który się nie zdał, ale ja tu tak naprawdę jeszcze przyszedłem, bo chciałem testować też na produkcji i moją aplikację. I właśnie pytanie, czy chcielibyście być moimi testerami na produkcji teraz? Tak? Okej. Okay. Masz komórkę, a masz skaner kodu QR. No bo to słuchajcie, to co bym chciał zobaczyć, to sprawdzić, czy w ogóle aplikacja kurde działa, co nie? Czyli za momencik, ja wygeneruję kod QR, który będzie prowadził do formularza do mnie. Wy powinniście to zeskanować ze sukcesem. Wam powinno się pojawić na ekranie formularz i możecie zapisać wszystko, co wam się podoba. Tylko ja zrobię tak, że sobie rozdzielę ten ekran. Wyświetlacz, teraz jak to było? Aha, powinna być tutaj taka opcja do rozdzielania. Głównie nie. A, dobra, może to mi zadziała? Nie, dobra, to nie mogę tego zmienić. Dobra, to po prostu włączę, słuchajcie, z tego interfejsu tej aplikacji. To ja po prostu wygeneruję to i zrobię tak, słuchajcie, że generalnie ja sobie za momencik to powiększę. I co? I zróbmy pokaż kod QR. Dobra, słuchajcie, możecie skanować i sprawdźcie w ogóle, czy to będzie działać. Czy możecie skanować ten kod QR i coś napisać? I pytanie, czy się wyświetla, czy się pokazuje i tak dalej. Okej, okay, słuchaj, to możesz pisać, co ci się podoba. Możesz pisać też swoje opinie, jak się podobało i tak dalej. I generalnie to powinno mi potem wpłynąć na maila. Ja sprawdzę, czy wpłynie? Mam nadzieję, że wpłynie. No, więc jak wszyscy wiedzą, najlepsze testy to testy na produkcji, nie? Które właśnie teraz się dzieją. Więc mamy teraz realną symulację, nie K6, a taką, wiecie, z człowiekiem, z komórką.
Dobra, słuchajcie, to ja będę kończył, bo generalnie podróż po lesie wykonaliśmy, testy K6 wykonaliśmy z failem, ale no cóż, życie. No i testy na produkcji też wykonaliśmy. No, także słuchajcie, dzięki wielkie, nie? Dzięki za słuchanie i za testy na produkcji. Ja się odłączam. Dzięki, dzięki. Czy może jakieś pytania? A właśnie, jeszcze może jakieś pytania. Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie, uwaga odnośnie kompresji. To tutaj dużo lepiej z kompresją się zajmie Nginx prawdopodobnie. Czy Nginx, tak? Tak. Aha, czyli w zasadzie programista nie musi się martwić o kompresję. Natomiast to, nad czym się powinien pochylić, to jest minifikacja, żeby przesłać, zminifikować CSS-y i JavaScripty. Mhm. I czy tutaj też odnośnie minifikacji możesz polecić coś, jakiś framework Pythonowy, czy... Odnośnie CSS-a, tak? I JavaScriptu. Wiesz co, kurczę, wydaje mi się, że w większości... to jest pytanie, o co chodzi, w sensie, czy masz jakiś konkretny framework, co nie? Czy też Nginxem sobie serwujesz? Bo z tego, co kojarzę, w Nginxie, jak robisz właśnie GZ, prawda, on, to tam też ustawiasz w ogóle jaki typ plików, nie? Że HTML, oj, wyłączyło się, że tekst, HTML i tak dalej, więc Nginx to właśnie masz to wbudowane i możesz to sobie zrobić, ale jak na przykład robisz może jakiś frameworkiem, typu jakiś Next.js czy React, to z tego, co kojarzę, w Node możesz też ustawić kompresję i tam to powinno być domyślnie też GZIP. Dobrze, i minifikacja? Też jest w Node. Czy Next.js na przykład. Okay. Czyli generalnie kompresja to lepiej, jeżeli to Nginx robi, czy ogólnie serwer www? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba Nginx będzie lepszym. Nie? Ja tam pokazałem ten Midware, natomiast chyba Nginx będzie takim pierwszym wyborem, bym polecił, nie? Tak. Dobra, i później jeszcze, bo mówiłeś, że masz powiadomienie mailem po głosowaniu, czyli to jakoś Python robi jakieś podsumowanie i korzysta z tej standardowej funkcji send, żeby... Wiesz co, to jest tak generalnie, że jest, to siedzi w bazie, prawda, że jest każdy question answer i to jest tak, że po prostu sobie biorę te wszystkie te dane, w formie listy i na przykład użyłem sobie... tego narzędzia Ninja, prawda, że jest tak, że mam przygotowany właśnie już template HTML-a i używam jeszcze WYSIWYPRINT do jakby tworzenia PDF-a i potem się rozsyła, wiadomo, tym mailem. No i generalnie działa, tak mi się wydaje. Czy sprawdzę, czy działa w ogóle, jeszcze nie testowałem. Więc zobaczymy, czy działa. Dobra, to dzięki. Czy korzystałeś z narzędzia o nazwie Locust? Locust? Słyszałem, nie korzystałem. No bo to jest taki load generator po prostu. Log generator? Tak, no szarańcza, po prostu wypuszczasz szarańcze na swoją aplikację. Takie K6, zanim to było modne. Tak, słyszałem o tym, ale... ma UI taki trochę przedpotopowy. A co byś polecił, to czy K6? Jak bardzo nie lubisz JS-a? Czy jestem neutralny, tak szczerze. To w Locuście nie ma JS-a dużo? Wyklikujesz rzeczy? Jeszcze raz? W Locuście wyklikujesz najczęściej rzeczy. Aha. Okej. Czy możesz też wszystko, nie pamiętam jaki jest format konfiga, ale też da się to zrobić. Mhm. W porządku. Czy może jakieś pytania ktoś może ma? Bardzo proszę. Mówiłeś o tych sprawdzeniach. Generalnie wyznaczenie tych sprawdzeń, które są nadmiarowe, jest problematyczne. W momencie, w którym sięgasz po narzędzia zewnętrzne, to się zaczyna robić naprawdę duże wyzwanie. Mm-hmm. Miałeś tutaj, masz jakieś refleksje po tym swoim projekcie, które sprawdzenia typujesz jako niepotrzebne, jako nadmiarowe? A jeszcze raz, chcecie mówić o jakby tych load testach, czy o tych... Nie, mówiłem, tam to była... A endpointy, tak? Tak, endpointy. Chodziło o te sprawdzenia, ty mówiłeś to na przykładzie sprawdzania tego wypadku update'owania bazy danych, nie? Tam tymi upvote'ami. Generalnie rzecz biorąc, to rzeczywiście jest duże zagadnienie, jakby kiedy robić sprawdzenia, jakąś sanityzację, kiedy niekoniecznie. Wiadomo, że to jest obciążające. Ale tutaj na przykład stawiasz sobie Nginxa, który ci załatwia część rzeczy przed swoją aplikacją, przed endpointem.
I on teoretycznie powinien ci niektóre sprawdzenia powodować, że one są niepotrzebne. Na ile temu ufasz, nie? I czy to testujesz? Coś NGX-em, tak? Nie wiem, no jakimiś zapytaniami, które powiedzmy byłyby w stanie potencjalnie obejść funkcjonalności dostarczane przez NGX-a i wyłożyć twój endpoint na przykład w taki sposób, że czy podważyć integralność danych. Okej, okay, w sensie, dobra, jeżeli rozumiem, pytanie jest o to, żeby testować, jak mam właśnie ten mechanizm w sensie tego przyspieszania, to testować, czy po prostu nie mogę tam jakoś coś pokrzyżować, tak, w backendzie, żeby się posypało. Aha. Tak, pewnie myślisz, że będzie lepiej? Masz ileś sprawdzeń, które wykonujesz. Zakładasz, powiedzmy, że okej, okay, tutaj nie może pójść nic nie tak, bo użytkownik jest uwierzytelniony i powiedzmy nie jest w stanie, nie wiem, spufować danych albo wysłać tego vota dwa razy. W związku z czym eliminujesz pewne sprawdzenia. Eliminujesz na przykład sprawdzenie, czy ten użytkownik, który ci wysyła te dane, jest rzeczywiście w tej bazie i czy ten to ID. To jest generalnie rzecz biorąc takie podejście, gdzie masz zaufanie do jakichś innych komponentów swojego rozwiązania, że one swoją robotę wykonują prawidłowo. I jakby robisz takie założenie, nie wiem, to jest do tego momentu to jest zrozumiałe? Wiesz co, z systemem security? Szczerze, jeżeli dobrze rozumiem, tu już tak bardziej patrzysz architektonicznie, tak? Że masz narzędzia, całokształt, abstrakcyjność. Ja tu po prostu zrobiłem tak, że wiesz, no jest baza, prawda, nie trzeba reader robić, nie? Tylko po prostu od razu update. Ale w pełni rozumiem. Podejście zasadniczo jest dobre, tylko chodzi o to, jakie musisz zrobić założenia w tym momencie, żeby. Okay. Żeby móc sobie na to pozwolić, nie? Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że założenia takie właśnie, żeby upewnić się, że przede wszystkim payload, prawda, jest prawidłowy. Można nawet zrobić by tak, że możemy założyć na przykład, że podamy na jakąś ilość tego stresu, prawda, który jest, czyli właśnie ten rate limiting, nie wiem, 200, znaczy nie wiem, jakieś tam 50 na sekundę, bo jeżeli za dużo, to po prostu możemy to też mieć problemy z, nie wiem, chociażby z chmurą, prawda, więc ja bym to w taki sposób podszedł, prawda. Tak szczerze, takiej dużej wiedzy nie mam. Ja po prostu redukcja readów, update i do przodu. Wydaje mi się, że to jest temat, bo gdzie nie chcemy schodzić, bo w pewnym momencie zaczynamy my schodzić na poziom schizofrenii. Bo w którym momencie my jesteśmy w stanie ufać pamięci RAM? Czy my jesteśmy w stanie ufać? Przesadzajmy, no ale też robimy pewne założenia. Nie wiem, no to taka jest rozmowa chyba już na po. Więc to potrzebujemy alkoholu tego, tak mi się wydaje, więc. Kupimy sobie po piwie i pogadamy na temat. Bo woda mi nie wystarcza. No takie podsumowanie ciekawe, tak. Dobrze, podziękujmy jeszcze raz Mateuszowi. Dzięki. Zachęcam do tego, żeby jeszcze tutaj chwilę pozostać. Mam jeszcze parę kuponów. Proszę, poczęstujcie się i do zobaczenia po wakacjach.